Rozmawiamy dzisiaj z Janem Komasą, który kręci właśnie film Sala Samobójców. Powiedz, jaki będzie twój film? Czy to będzie drama, czy to będzie komedia, film obyczajowy? W trakcie pracy nad filmem tak samo to nam, sama ta praca zaczęła nam zjeżdżać w różne kierunki, w różne konwencje. Na przykład siłą rzeczy z takiego dramatu, może kina moralnego niepokoju, które było gdzieś tam na początku, poszło to nabrało to takich bardziej akcentów humorystycznych, gdzieniegdzie. No zobaczymy, czy to będzie śmieszne, czy nieśmieszne, ale dobrze się bawiliśmy na planie w paru scenach, które miały być dramatyczne. No to był taki eksperyment też dla mnie, jeśli chodzi o pracę z aktorami też, bo wcześniej się bardzo ściśle trzymałem zazwyczaj scenariusza, co najwyżej improwizowaliśmy jakby w obrębie scen. Tutaj wręcz zmienialiśmy scenariusz na planie, no, wtedy, kiedy czuliśmy, że takie zmiany są potrzebne, albo kiedy czuliśmy, że możemy po prostu zrobić takie zmiany, że możemy się pobawić. Mi się to gdzieś tam podoba, że się nie trzymamy jednej konwencji, tylko sobie robimy wycieczki w różne strony. A to trochę teledysku się pojawia, bo będzie dużo muzyki. Chciałem strasznie, żeby ten film był taki wypełniony muzyką. I to różną, taką naprawdę od sasa do lasa, od muzyki klasycznej, przez rockową, przez elektroniczną. I wiemy, że będzie dużo animacji w filmie, te awatary, świat komputerowy i teledyski. Co się pociąga w takim opowiadaniu? Teraz jak dostałem taką możliwość takiej naprawdę wypowiedzi, nawet wykraczającej poza ogólnie przyjęte konwencje, to mogłem się pobawić właśnie w użycie właśnie tego, co zawsze chciałem, czyli trochę zrobienie teledysku właśnie w filmie, gdzieniegdzie, trochę opowiadanie takim skrótem dosyć komiksowym, trochę jakby narysowanie też postaci bardziej groteskowo, co też nam daje taki rodzaj komiksu. To jest pierwszy raz dla wielu osób zaangażowanych w ten projekt. Dla animatorów też, oni pierwszy raz coś takiego robią. Też nie mamy się do kogo odwołać, nie mamy kogo zapytać o radę, bo to nie zostało zrobione wcześniej, więc karczujemy las, zobaczymy, co z tego wyjdzie. My nie traktujemy świata wirtualnego jeden do jeden jak ten z ekranu komputera, który jest w Second Life. Chcemy jakby użyć tam bardziej takiego ekspresyjnego, japońskiego sposobu opowiadania, takiego, gdzie liczy się silna emocja, czyli coś zupełnie innego niż jest w realu. Rzeczywiście jest takie wrażenie przebywania w Second Life, że w pewnym momencie twój mózg, ty zaczynasz dramatyzować to, co tam jest. Przestaje to być tylko grą, czatem, a zaczyna być czymś takim jak operą właśnie, czymś takim, gdzie każdy odgrywa swoją rolę, to strasznie szalenie wciąga. Więc główny bohater filmu Dominik, z tego co wiemy, z opisu jest taką osobą, która czuje się osamotniona, jakoś tak odrzuca ten świat, albo ma poczucie, że świat jego odrzuca i jakby wchodzi w ten świat Second Life i tam dopiero wyraża emocje, tak tam ma taką możliwość, bo tam się czuje komfortowo. Dominik jest kimś, kto z jednej strony nie ma uwagi rodziców tak bardzo skupionej na sobie, a z drugiej strony żyjemy w czasach, kiedy jakby jesteśmy uczeni od dziecka, czy dzieciaki, ale my też jesteśmy uczeni, tego, żeby na nas zwracano uwagę. Właśnie jest taka silna kultura takiej indywidualności, że my mamy, każdy ma swój profil i patrz, ja tu go tworzę, masz zwracać na mnie uwagę, to jestem ja. I jesteśmy uczeni tej silnego wyrażania siebie. To też wydaje mi się, że ludzie w ogóle gdzieś tam potrzebują o wiele więcej uwagi niż kiedyś. Więc potrzebują jej o wiele więcej, ale też jest jej o wiele mniej. Tworzy się jakaś taka dziura takiego właśnie, takiej frustracji, że każdy chce mieć swoje 5 minut dzisiaj. Zawsze subkultury wychodzą z jakiegoś ducha czasów, czyli na przykład hip-hop wyszedł w latach 90., kiedy się stworzyła taka kultura informacyjna bardzo silna, CNN i w ogóle
wszędzie się gadało, to powstała muzyka, która używa wielu słów. Nie śpiewa, nie ma śpiewu, tylko są słowa do wyrażenia. Jest silny rytm, jest taki rytm współczesnych wiadomości, że my oto wam jesteśmy młodzi i przekazujemy wam wiadomości prosto z ulicy. Emo, które gdzieś tam przyszło po hip-hopie, ma na razie bardzo, znaczy nie ma dużego uderzenia w Polsce. Przeważnie to są, tak jak obserwowałem, dzieciaki z takich dobrych domów. Czyli rodzice zajęci, dzieciaki są zostawione same sobie. I taki stereotyp emo to jest dziecko, które nie ma co zrobić z tą ilością kasy i czasu, bo chodzi do prywatnej szkoły i ma wszystko zapewnione, więc po prostu to jest taki negatywny stereotyp. Więc się tnie i chce zwrócić na siebie uwagę tym, że ciągle jest smutne. Lubię takie filmy, które opowiadają o dojrzewaniu w sposób taki bezkompromisowy, nie cukierkowy jak High School Musical, chociaż to też ciekawe do pooglądania. Na przykład z moją córką. I zderzyć to się dobrze jakby zderza druga strona medalu w postaci tych takich filmów, które mówią, zobaczcie co nasza młodzież robi po godzinach, więc... Jakie masz inne projekty? Zradzisz coś czy nic? No przede wszystkim Powstanie Warszawskie, projekt o Powstaniu Warszawskim z Michałem Kwiecińskim, który dzięki też Michał mnie dopinguje do pisania i do bycia w tym temacie. I opowiada właśnie też o ludziach 18-19 lat, którzy jakby dojrzewają na naszych oczach pod wpływem tego, co się dzieje, co sami gdzieś tam wywołują, czy biorą w tym udział. To jest projekt, który właśnie bardzo silnie opowiada o dojrzewaniu. Trzeba zrobić film o powstaniu. W końcu ktoś go zrobi, jeden, drugi, trzeci, bo to jest taka... No jest kilka takich rzeczywiście projektów, które wiszą w powietrzu. Tak, i trzeba je zrobić po prostu. Każdy, wydaje mi się, powinien powstać. Więc to jest temat, który musimy mieć w naszej kinematografii. Dziękuję bardzo. Już?